Kończysz to, co zostało z lunchu. Konsekwencje twoich działań jeszcze cię nie dopadły. To jest miłe. Nie ma nic interesującego, prawda? Jeszcze nie skończyłem czytać. Minął tydzień. Szanse na to, że teraz coś jest, są zerowe. Daj mi sprawdzić. O, jestem taka znudzona. Jak długo jeszcze możemy tu zostać? Prawie skończyły nam się pieniądze. Technicznie mam pieniądze. Po prostu nie mogę ich użyć bez zdradzenia bankowi, gdzie jestem. Więc jesteśmy bez kasy. I nie rozumiem, dlaczego chcą sprawdzać mój dowód osobisty przy każdej pierdolonej rzeczy. Jak cholera, chciałem tylko się zatrzymać w hotelu. Dlaczego muszą wiedzieć, kim jestem? Płacę z góry, prawda? Więc to nie jest tak, że się z nich wycofam, czy po prostu, że zrezygnuję. Uhu, motel też jest w porządku. Naprawdę nie. Przysięgam, że słyszałem wczoraj strzały. Albo może to tylko ty? Ej, nie strzelałem do niczego. Jeszcze. Co? Chyba zostawiłam broń w pokoju. O Jezu. Naprawdę chciałbym, żebyś była mniej nonszalancka we wszystkim przez cały czas. Ej. Nie możemy ciągle stać z powodu każdej drobnostki. Prawda. Wracajmy do hotelu, zanim ktoś się włami i ukradnie to cholerstwo. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z naszej dwójeczki z The Coffin of Indian Lady. No i moi drodzy, wracamy, bo widzę, że wy to bardzo lubicie. Podobno gra jest... Ogólnie w grze podobno są tylko dopiero dwa epizody, więc tak naprawdę no dużo nam nie zostało. To jest ostatni epizod, który jest i teoretycznie da się go rozciągnąć na troszeczkę dłużej, ale co po niektórym z was zajmowało to znacznie mniej czasu. Więc, moi drodzy, pewnie jeszcze z tego będą ze 2-3 odcinki maksymalnie. A jeżeli będzie więcej epizodów, to oczywiście będziemy sobie po prostu to porcjować. I będzie jakiś nowy epizod, będziemy sobie wracać na pełnej K, za przeproszeniem. No i tak jak z poprzednimi seriami, oczywiście pamiętajcie, że ja tutaj jestem nadal chory. Nie przechodzi mi to cholerstwo, już miesiąc czasu i naprawdę nic a nic mi to nie przechodzi, więc jeżeli będzie przez chwilę taka dłuższa cisza, to znaczy, że albo chrycham, albo się duszę, albo, no nie wiem, umieram po prostu. Zresztą przy tej grze to jest nic nowego. Roślina doniczkowa żyje wśród niedopałków papierosów. Czyli to są petunie. To są la petunia. Kim ty jesteś? Shopkeeper. Szukasz czegoś konkretnego? Nie, to po prostu zakupy przez okno. Oknowe zakupy. W takim razie, czy mogę cię prosić o zostawienie mnie, kurwa, w spokoju? O, jaka niemiła. Jaka niegrzeczna. Koleżanka, no. Odpierdol się stamtąd. Czy spierdalaj stamtąd, to prędzej pasuje. Dobra, mamy wrócić do hotelu, tylko pytanie, gdzie jest hotel, po prawej czy po lewej? Raczej po prawej, chociaż powiem wam, że widząc te studzienki kanalizacyjne, bardzo mnie, wracają mi wspomnienia do Terminy. Reklama kawiarni. Trudno wybrać sobie aromat ciepłej kawy, gdy tuż obok gniją śmieci. To wiele, że niektórzy lubią taką kawę na przykład. To różni, prawda, ludzie? Dobra, tu chyba nic nie znajdziemy, niestety. Ooo, czyżby secret? Ho, ho, ho. 666, no. Tutaj też. Ooo. A potem przejechał ci samochód, żartuję. Po prostu zejdź z drogi, głupku. Nie no, ja nie chcę schodzić z drogi. Może muszę, chyba muszę. Szukamy dalej. Na ścianie przyklejono kilka reklam dziewczyn na telefon. O mój!
Może powinnam zostawić tu swój numer? Absolutnie nie. Co? Przecież potrzebujemy kasy. A do tego byłaby wolna od podatku. Powiedz kolejne słowo, a obetnę ci rękę. Naucz się żartować, pajacu. Naucz się żartować, głupku. Jesteś tak odjechana, że nie wiem, czy mówisz poważnie, czy nie. Oczywiście, że nie mówię poważnie. W tej chwili nie mamy nawet telefonu. I? Tak szczerze mówiąc, dałbyś mi tak po prostu... plecy? W sensie, poklepałbyś mnie za to? W każdym razie nie tutaj. Okej. Żona do bicia, okej. Żonobijko. Nie mów tak, to tylko do ciebie, szczerze. Okej, dzięki. Trochę nie zrozumiałem szczegółów tej rozmowy, ale okej. Dobra, to jest przejście, czy nie? Dobra, mamy tutaj motyl, czyli tak. Chciałbym z pewnością przejść sobie do tego sekretu tutaj, no bo widać, że coś tutaj jest, tak? Tak. Coś tutaj mamy. Zmiksowane śmieci. Odpady zmieszane. Dobra, tu chyba też, o, coś jest. Punkt recyklingu, który wydaje się pełnić funkcję strefy dla palących. Tu jakieś wejście i tu jakieś wejście. Wejście tylko dla personelu jest zablokowane. Drugie piętro, urząd do spraw bezrobocia, pierwsze puste, minus jeden, klub 6FU. Dobra, chcę tu wejść. Chcę wejść do klubu. Nic? No nie róbcie sobie żartów, proszę. Chcę wejść. Urząd do spraw bezrobocia jak najbardziej pasuje do naszej sytuacji. Niestety, nie możemy wejść. Może kiedyś się będzie dało. Dobra. Idziemy do motelu. Chyba, że tu jeszcze jakieś samochody mają jakieś funkcje. O. Automat vendingowy oferuje wszelkiego rodzaju kuszące możliwości marnowania pieniędzy. Czyli nic nowego. To nie jest pokój, w którym się zatrzymałeś. I dzięki Bogu za to. Z wnętrza unosi się zgniły smród. Czyli jakiś trup. Z pewnością ktoś tam umarł. Ej, czy jesteś zmęczony życiem? Pyta reklama. Zapytaj swojego lekarza, czy eutanazja jest dla ciebie odpowiednia. Można, można. Reklama napoju bezalkoholowego. Dostępne są trzy nowe, ekscytujące smaki. Tylko w ograniczonym czasie. Wypróbuj je teraz lub przegap na zawsze. O, karmelizowane jabłka z cynamonem. Chcę tego spróbować. Nie możemy sobie teraz pozwolić na żadne bzdury. O, dalej, no weź. To tylko kilka dolców. Możesz to zjeść, albo zjeść kolację. To zależy od ciebie. Ach, to jest do dupy. Czas też jest ograniczony. Ograniczony jak my w tej chwili. Park jest w tę stronę, ale o tej porze nie ma tam nic ciekawego. Dobra, czyli musimy iść na górę do pokoju. Nie ma innej możliwości, niestety. Dobra, dzień dobry. Może tu? A, tu zamknięte. Czyli tu. Dwa łóżka. Jest profit. Czy to jest twój stanik? Okej. Ej, zabieraj swój tłusty tyłek z drogi. Tyłek? Myślę, że miałeś na myśli moje zajebiste grube cycki, ty chuju. Rusz się, krowo. Ach, nieważne, palancie. Jeszcze raz. Niestety nie mogę oglądać wiadomości z twoich tłustych cycków. Czy mogłabyś zejść mi z drogi, moja droga siostro? Nie jestem gruba. Jak mogłabym być po tak długim głodzeniu się? Nie, masz rację, ale ty też przeszkadzasz, jak mi patrzeć. Przeproś. Przykro mi, że nie możesz zrozumieć, że próbuję oglądać telewizję. Ach, masz szczęście, że za bardzo cię kocham, żeby cię zastrzelić.
doceniam to. I byłbym też wdzięczny, gdybyś przesunął się trochę w lewo. Powinieneś też powiedzieć, że mnie kochasz. Kocham! Teraz spierdalaj stamtąd! Jeszcze raz? Andrzej udaje, że cię nie widzi. Albo twoje tłuste cycki. Nie możemy pogadać? Nie teraz, próbuję złapać wiadomości. Nie będzie tam nic o nas, bez względu na to, ile razy będziesz to sprawdzać. Aj, cokolwiek. Znalazłeś już broń? Albo spakuj też swoje rzeczy, musimy wyjechać rano. Jeszcze? Nie? Hej, ty! Czy nie jesteś zmęczony codziennym piciem tej samej starej wody? Tak, jest tak bardzo mokra. Czy próbowałeś już toxic sody? Jest wodą, ale gorszą. Teraz w trzech nowych smakach. Okropnym, paskudnym i... Nasty to jest paskudne. I paskudy razy trzy. Wypróbuj ich dzisiaj. Toxi soda. Smakuje jak życie. Nie wiem dlaczego to piję. No tak jest z większością rzeczy. Jest artykuł o wycieku chemikaliów w mieście, w którym nigdy nie byłeś. Artykuł zawiera szczegółowe instrukcje dla osób w okolicy, aby pozostały w domu i uszczelniły okna. Pracownicy w takich hazmatach, w sensie strojach, zostaną wysłani, aby ratować ludzi blok po bloku. To samo, co było na początku z nami. Szafa jest pusta, z wyjątkiem... O, odzyskaliśmy swoją broń. Chociaż tak naprawdę i tak nie jest twój, ale nieważne. Broń strażnika jest teraz twoja. Mamy klamkę. Jest dobrze. Zostawię to Andrew, by nalegał... Czy... Zostawiłam to Andrew, bo nalegał na pokój z dwoma oddzielnymi łóżkami. Tylko po to, by potem mieć atak paniki za drugą noc. Po prostu Andrew się jeszcze broni. To przez te grube, tłuste cycki. Definitywnie. Trochę więcej ciuchów. Przypuszczam, że powinnam wrzucić się do pralki, póki jeszcze mogę. No, przydałoby się. Andrew gromadzi gazety, odkąd się pojawiliście. Jest to gazeta sprzed kilku dni. Nie ma w niej nic wartościowego. Papier nie jest nawet wystarczająco wygodny, by podetrzeć nim tyłek. Podsumowując, całkowita strata pieniędzy. Nie ma tutaj poduszki. Dobra, robimy pranie. Washing machine. Wrzuciłeś wszystko do pralki. Co robimy? No zróbmy. Tu prysznic? Też nie? Nie. Gdzieś tu chyba były walizki, czy nie? Nie było. Wyjść też nie możemy. Ale nie widzę tutaj nic w sumie. Do wzięcia dalej. Wszystko skończone. Nie ma za co. Dzięki. Naprawdę jestem taka słodka. Masz kolejne szczęście, że nie masz. Tak, tak. Gotuję, czyszczę, sprzątam i jestem ucztą dla oczu. A co ty w tym czasie robisz? Oglądasz telewizję cały dzień jak gnój. Ej, spieprzaj. A nie będziesz w wiadomościach, Andy. Powinienem wiedzieć. O, co zamierzasz z tym zrobić, Andy? Znowu chcesz mnie udusić, co? Czyżby? Chcesz, żebym to zrobił? Oj, daj spokój, tylko żartuję. To wszystko w ramach dobrej zabawy. Myślałem, że wszystko w porządku. Oczywiście, że jest w porządku. Tylko się wygłupiam. To tylko przezwisko. Pogódź się z tym.
To jedyna rzecz, o którą cię prosiłem, a tutaj chodzi o to, że ona, znaczy on stwierdził, że Andy ma zostać wyeliminowany z ich życia, a jednak nie. Jednak nie. To jest symboliczne, durniu. Ty i twój romantyzm, wsadź to sobie w dupę. Ach, nie wiem, czego się spodziewałem. Posłuchaj. Zachowuj się. Czego chcesz więcej? Jestem dla ciebie taka dobra. Jesteś? Bo ja odnoszę odwrotne wrażenie. Tak, tak. Myślisz, że jestem tak okropna, co? Chcesz zobaczyć, jak to jest, kiedy naprawdę źle się zachowuję? Mogłoby być o wiele gorsza. Mam ci pokazać, jak naprawdę jestem okropna? Zrób to, chociaż będę o wiele mniej przychylny niż Andy. I teraz kilka mniej ważnych wiadomości. W jednym z mieszkań objętych kwarantanną doszło do pewnej sytuacji. Nic poważnego, tylko pożar, który spalił cały dom. Wszyscy zginęli. Tak, wszyscy. Jest dziś z nami przedstawiciel firmy wodociągowej. Czy chciałbyś coś dodać? Tak. Moje najgłębsze kondolencje dla członków rodziny zmarłych. Ten apartament z pewnością nie był całkowicie źle zarządzanym bałaganem, który lepiej spłonął doszczętnie. Lepiej, że spłonął doszczętnie. Dlatego to bardzo smutne, że tak się stało. Aby złagodzić ten smutek, zalecamy wypróbowanie naszego Toxic Soda. Właśnie wprowadziliśmy trzy nowe, ekscytujące smaki. O, czyli tutaj wodociągi wprowadzają właśnie jakieś nowe napoje. Czyżby to oni chcieli w sumie czymś zarazić tych ludzi? Ciekawe. Przepraszam pana, wygląda na to, że coś jest nie tak z mikrofonem. Jestem pewien, że można myśli picie naszego niezawodnego Bubbly Poply. Tak się składa, że to nasz sponsor. I nawet nie sprawia, że krew wydobywa się z tyłka, w przeciwieństwie do niektórych alternatyw. Tak czy inaczej, na razie to wszystko. Dostrójcie się ponownie później, aby uzyskać więcej zdrowych wiadomości, by rozweselić swój dzień. To był nasze mieszkanie, prawda? Było. Jest rzeczywiście poprawnym czasem. Czy zostawiłam włączony piekarnik? Powiedzieli, że wszyscy zginęli. O, to świetnie, czyż nie? W takim razie pewnie myślą, że też umarliśmy. A wszystkie dowody naszych eskapad, powiedzmy, zostały spalone. Zastanawiam się nad tym. Mówiłam, że wszystko się ułoży. To wciąż pozostawia nas bez dachu nad głową i prawie bez grosza. Cokolwiek, nieważne. Sprawy najwyraźniej same się ułożą. Idę się przespać. Dobranoc. Pozostanę jeszcze trochę na nogach. Może w wieczornych wiadomościach będzie więcej informacji na temat pożaru. Jak chcesz. Dobra, czyli idziemy spać. Jak zwykle, zasypiasz, nie przejmując się niczym. Ktoś wszedł do pokoju. I poderżnął nam gardła. Okej, widać, że Andy usnął na kanapie. Czy my zamknęliśmy drzwi? Posłuchaj, wbrew rozsądkowi uważasz, że Andrew to wszystko, więc nie odejdziesz bez niego. Daj mi pranie, nie? Obudź się! Musimy iść. Dawaj, miałam wizję. Zaraz zostaniemy zabici. Musimy iść. Teraz. Pranie. Nie? Bez prania? I? Gdzie my idziemy? Czy wracamy się do tego miejsca, gdzie byliśmy? A więc... Chcesz tu zostać i zobaczyć, czy zabójca rzeczywiście się pojawi?
A co ja takiego zrobiłam, że zasłużyłam na to, żeby mnie zamordowali we śnie? Zostanie tutaj może być trochę ryzykowne. Nie wiesz, z którego kierunku przybyli, prawda? Reasumując, zakładając, przepraszam, że ktokolwiek się pojawi. Pojawi się, jestem pewna. Więc stoisz tam i czekasz. I czekasz, i czekasz. Andy pali papierosy. O, ty, niedobry. Andrew zapalacz tego papierosa. Kolejny? Tylko sposób na wydawanie pieniędzy. Wydmuchaj to z dupy. W sensie, zrób to sobie z tyłka. Jestem znudzony i jest mi zimno. A, prawdopodobnie jest zimno, ponieważ to gówno zakłóca krążenie krwi. Okej, mamo. Sprawia, że... Czy nawet sam mówiąc, że czynię cię to również impotentem. Nie wygląda na to, że w najbliższym czasie spotkam się z jakąkolwiek dziewczyną. Co cię zatrzymuje? Ach, powiedziałem, że wystarczy. Weź się zamknij. Myślałem, że się ukrywamy. O, jest, faktycznie. Kultysta. Na szczęście nie był to facet, który... miał podderzyć ci gardło. Chociaż i tak wyglądał znajomo. Czy nie zjedliśmy tego gościa? Nie mów tego tak głośno. Och, przepraszam. Czy nie poćwiartowaliśmy tego gościa i nie przechowujemy go w naszej zamrażarce? Ashley, no weź! Ale tak na poważnie. Zgaduję, że tam skąd pochodzi jest ich więcej. Jak myślisz, dokąd się udał? A co, impreza seksu i narkotyków z demonami? Znaczy... Co myślisz na temat imprezy seksualnej i narkotyków z demonami? O tak. Dlaczego mnie o to pytasz? A, nieważne. Pójdziemy za nim? Ale... Staram się zobaczyć, czy moja wizja się spełni, czy nie. Przecież oboje nie musimy tu być. Naprawdę nie chcesz stać tu sama w środku nocy. Ale jesteś również ciekawa, co knuje ten kultysta. Ech, w porządku. Idź. Ale wróć niedługo. Ooooo! You are Andrew. Jesteś Andrew. Rozumiem. Rozumiem, że potem wrócimy, tak? Ciekawe, ciekawe. I mamy rozwidlenie ścieżek naszych bohaterów. Tu się nie możemy wrócić? Możemy. I nawet coś tutaj było. O tak, naprawdę miewasz koszmary tak często, jak twierdzisz. Ciągle masz nadzieję, że w tych gazetach będzie coś przydatnego, ale nigdy nie ma. No, już tutaj komentarza na temat poduszek nie było. Nic nie ma. Tu też nic nie ma. Wodę spuściliśmy. Przecież nic nie? No to nie. Jak nie, to nie. Dobra, nie mamy tutaj przejścia niestety. Więc idziemy. Idziemy zobaczyć, co kultyści planują. Czy możemy teraz tędy przejść? A, teraz już nie wolno. Ej! Czekajcie! Przytrzymajcie drzwi, proszę! Uciekaj, frajerze! Znaczy... Uciekaj, frajerze. Goń się, frajerze! Goń! Winda odjeżdża, zanim trzeci kultysta zdąży wsiąść. Niech wasz szlak dranie! Okej. Bioodpady. Może zaczniesz jeść tutaj, gdy skończą ci się pieniądze. Wolałbym nie. Wiecie, osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych, wiedzą, że bioodpady są ciężkimi przypadkami. No i zazwyczaj nie są to zbyt pachnące rzeczy. Recykling tektury. Najwyraźniej zatwierdzony przez diabła, jeśli wierzyć graffiti na ścianie.
tutaj nie przyjdziemy. Prosi o podanie kodu dostępu. No to jest logiczne. 6, 6, 6. Winda nadchodzi. Oczywiście. Nie wiem, dlaczego w ogóle wpadłem na pomysł, że to coś innego. Ja wiedziałem od razu. O! O? Co? Kto cię wpuścił? A, przepraszam, czy nie powinno mnie tu być? To jest prywatne wydarzenie. Wynoś się, wynoś! Takie siusiu! Czy to jest seksualne i demoniczne party? W sensie, czy to jest impreza seksu i demonów? Co? Mam nadzieję, że nie. Moja żona by mnie zabiła. No o czym ty do cholery mówisz? Nie ma czegoś takiego. Ja mam żonę. Nie. Nie ma żadnej imprezy z demonami... Z demonami i seksem. Czy ogólnie z demonami seksu. O cóż. Więc zwykłe przywołanie demonów. Tak mi powiedziano, ale... Posłuchaj. Kto cię do cholery zaprosił? Nawet nie jesteś odpowiednio ubrany. Prawda? Przepraszam, nie wiedziałem, że obowiązuje tu dress code. Nie wiem, kto ci o tym powiedział, ale możesz iść kopać kamienie? Okej. W porządku, idę. Nic się nie stało. Nie mogę w to uwierzyć. W dzisiejszych czasach zapraszają dosłownie każdego, co? To tylko oznacza, że ściółki staje się popularny. Powinniśmy się cieszyć. Zgaduję więc, że nasz sąsiad był częścią takiego małego klubu. Jesteśmy jednak dość daleko od domu. Może zbierają się w wielu miejscach. Czy ci faceci faktycznie potrafią przywoływać demony? W końcu naszemu sąsiadowi się to udało, ale... Zdecydowałeś się dotrzeć jakoś do środka i dowiedzieć się więcej. Ja bym założył worek na śmieci. Zamknięte. Ach. Co mnie w ogóle obchodzi? Co te pajace knują? Postanawiasz, że jeśli nie znajdziesz rozwiązania, zanim skończysz palić, po prostu rzucisz palenie. A potem w momencie wypuszczenia dymu... Pod słoikiem na niedopałki jest klucz. O, klucz obsługi. Świetnie. Jezu, jak mi ta chrypa trzyma. Totalnie. Najnudniejszy zestaw draperii, jaki kiedykolwiek widziałeś. Dobra. Górna warstwa jest wypełniona ciastem. Niżej znajdują się papierowe kubki. W sensie ciastkami. Na wózku stoją talerze pełne ciasta i dozownik kawy. O co chodzi z tymi ciastkami? Trochę późno na spotkanie w sprawie pracy. Winda zmierza do góry. O, udało się. O, to zajmie ze dwa razy, w sensie nie wezmę tego na raz. Narzekając, kulcy sobie zabił jeden z wózków na dół windy. W sensie na dół, windą. Dobra, to jest jakaś notka. Ktoś zostawił tutaj notkę. Jej treść to... Do tego, kto zjadł moją zapiekankę. Będę miał twoją głowę na talerzu. Ach, życie biurowe. To samo gówno, inne toaleta. Na szczęście nie jestem w korpo. W koszu znajduje się zmięty liścik. Widnieje na nim... Przestań jeść mój lunch. Zwierzęciu. Czy przestańcie jeść mój lunch, zwierzęta. To mi się jeszcze na szczęście nie przytrafiło. Facet wkrótce wróci po drugi wózek. Ja mam pomysł. Możemy się schować. Usunąłeś papierowe kubki z wózka. Z pewnością mógłbyś teraz się wcisnąć do wózka, ale natychmiast zostałbyś zauważony. Zaciągasz jedną z zasłon. Dostałeś kurtynę.
Owijasz się osłoną jak duch i upychasz się w wózku. Kultysta pośpiesznie wsuwa kawałek ciasta do ust. O, mój ciemny panie, jakie to jest dobre. Mroczny panie, to bardziej. Wnosi cię do windy. Jak to możliwe, że ten wózek jest o wiele cięższy od drugiego? Co to może być? Czy to waga moich grzechów? Nie. Okej. Spokojnie, nikt nie musi wiedzieć. To sprawa między mną a diabłem. Po prostu normalny akt. Zachowuj się normalnie. Nie no, just act normal. W sensie... Wiecie, tak przetłumaczyłem to teraz... Na śmiechu, żeby nie było. Zachowuj się normalnie. Czy coś przegapiłem? Cicho. Nic stąd nie widzę. Lider. A więc wszyscy, rytuał jest gotowy. Wiem, że wszyscy jesteście podekscytowani darmową kawą, ale najpierw najważniejsze. Wszyscy razem. Pokaż się... Przepraszam. Pokaż, co potrafisz, panie. No ale zabawa. Ujawnij się nam, panie mój. Kultyści przez chwilę wzywają Lorda Nieznanego. Ale staje się coraz bardziej jasne, że nic się nie pojawi. O, spójrz na tą amatorską godzinę. Moja Ashley przywołała coś za pierwszym razem. Chociaż to prawdopodobnie nie jest dobra rzecz, prawda? Czuję, że pan, nieznany pan jest dzisiaj z nami, ale tylko w duchu. Przyniosłem wózki na dół. Ale ktoś ukradł jedno z ciast, nie wiem kto. O, czy możemy coś teraz, trochę teraz? Tak, proszę, częstujcie się. I bawcie się dobrze. Gdzie są twoje szaty? Przepraszam, chodzi o to, że rozlałem na nią kawę. Idiota. Teraz gdy masz odpowiedzi, tęsknisz za Ashley. O, może mi się ruszać. Brak obsługi w tej chwili. Ale dobra, widzę, że to jest dobra imprezka. Tu jest dobra impreza. Jestem na scenie. Czuję, że jest, jakbym był sławny. Ale nie jesteś. A to ona zaczęła śpiewać. Ludzie się gapią. Czas się stąd wynosić. To była kobitka. Jest zbyt zajęty jedzeniem ciasta, by się tobą przejmować. Powinno być... Czy to będzie w porządku, że wezmę dwa kawałki? Prawda? W sensie, że to będzie w porządku. Zobacz, ile ich jest. Z pewnością. Tanie dupki oferują mleko do kawy zamiast śmietanki. Również piwo, które sprzedają, smakuje jak szczyny. Nie, żebym kiedykolwiek pił siki. Weź coś powiedz. Nic nie mów. Cokolwiek. Wow! Ktoś jest niedostatecznie ubrany. No to ja. Tu jest więcej ludu. Hej, czy nie mówiliśmy już ci, żebyś spadał? Och, skończyli? Jak poszło przywołanie? Ach, nie! Zobacz. Słuchaj, stary, rujnujesz cały nastrój tym ubiorem. Nie możesz tutaj więcej przychodzić w takim stroju. Chodzi o to, że nie wiemy, kto jest kim. Wiesz co? Myślę, że masz rację. Aj... Zbyt mi. Natychmiast odejdę. Okej. Po prostu nie pozwól, żeby to się powtórzyło.
Dobranoc. Miłej nocy. Mogę wejść przez employee? Mogę. A mogę na przykład jeszcze raz zdecydować windę? Nie, już niestety nie. Już niestety nie. Dobra, Ashley, jesteśmy. Ups, trochę daleko. Skończyłeś już szpiegać kultystę? Więc najwyraźniej jest to mały klub kultystów, w którym wszyscy zbierają się na demony i smakołyki. Ale za cholerę nie potrafił go przyzwać. Absolutnie nic się nie pojawiło. Tutaj też nic się nie pojawiło. Nie rozumiem. To na pewno była wizja. To było jak... Usłyszałeś samochód. Ej, to on! To ten facet, który poderzył nam gardło w moim śnie. Ale mnie poddusiło, ja pierdzielę. Jajks, naprawdę tak po prostu wszedł do naszego pokoju. Ciągle we mnie wątpisz? Skąd zdobył klucze? Czy powinniśmy po prostu odejść? I tak mamy opuścić pokój rano. Nasze rzeczy wciąż tam są. Jakie rzeczy? Przydaliśmy większość śrupieci, które gromadziłaś. I mogę żyć bez śmieci i prania. Cóż, jak ktoś zauważył, nie możemy marnować pieniędzy na kupowanie naszych nowych ubrań. Nie zamierzam ryzykować życia wchodząc tam, by ratować swoje skarpetki. Twoje skarpetki, nie swoje. Właściwie to mój lepszy stanik. Ten nowy jest do bani. Ciągle nie jestem zainteresowany. W rzeczywistości jestem teraz jeszcze mniej skłonny. O, szyderstwo. Nic nie wiesz o moich kłopotach. W sensie o moich problemach. Niezależnie od tego, myślę, że musimy zabić tego gościa. To nie jest przypadkowe łamanie. On specjalnie nas ściga z jakiegokolwiek powodu. Jakby w jakiś sposób nas namierzył. Więc nawet jeśli teraz uciekniemy, nie będzie nas ścigał? To nie jest złe, ale... I dlaczego on ciągle jest w pokoju? Nawet nas tam nie ma. Na jego miejscu pomyślałbym, że wyszło mu pojedzenie czy coś. Więc najprawdopodobniej czeka, aby nas zabić po wejściu. Mało prawdopodobne. Ponieważ chcę to zrobić po cichu. Definitywnie na pewno ukrywa się w szafie, czekając aż wrócimy do spania. Wtedy nas zabije we śnie, tak jak w mojej wizji. Znowu. I wiesz to skąd? Wiem to, ponieważ tak właśnie bym zrobiła. Poza tym używa noża, więc... więc tak. Posłuchaj, Andrew. Po prostu mi zaufaj. Przemyślałem te sprawy. Nie zastanawiasz się, dlaczego myśli o takich rzeczach. Dość ociągania się. Chodźmy tam i udawajmy, że czegoś zapomnieliśmy. Wtedy zwabimy go w mniej widoczne miejsce. I wtedy co? Naprawdę pytasz? No dobra. Moi drodzy, ale myślę, że zakończymy tutaj odcineczek. Ja wiem, że to dla was jest coś złego, ale tutaj mogę zapisać, więc tym bardziej chciałbym zakończyć to tutaj. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jest to nie filmu, grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Coffin of Andy and Laylee. Trzymajcie się, hej hej!